Witam Państwa w drugim odcinku Zdaniem Janczewskiego, a dzisiaj porozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Narodne Republiki Donbasu obratili się do Rosji z prośbą o pomoc. W związku z tym, w zgodzie z statutem 51, części 7 ustawy ООН, z sankcji Sowietu Federacji Rosji i w wyspełnienie ratyfikowanych Federalnym Sobraniem 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Odnosząc się krótko do majaczenia Putina o denazyfikacji Ukrainy, warto mieć na uwadze, że wojska rosyjskie ostrzelały ukraińskie przedszkole. Jak słusznie skomentował to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. Co to za wojna? Te dzieci też były neonazistami. Może żołnierzami NATO. Tak, 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie napadły na Ukrainę. Mógłbym tu zacząć opisywać przebieg rosyjskiej agresji na ziemię niepodległej Ukrainy, ale taki ze mnie korespondent wojenny jak z Putina pacyfista, więc nie będę się przebierał i udawał kogoś, kim nie jestem. Powiem tylko jedno, niech żyje wolna i niepodległa Ukraina i pierdol się Putin. Skoro nie chcę Państwu relacjonować przebiegu zdarzeń na Ukrainie, zapytacie w takim razie, o czym tak właściwie jest ten film? Ano o tym, że wojna na Ukrainie rozpoczęła się znacznie wcześniej niż 24 lutego. Co dokładnie mam na myśli? Tajemnicą Poliszynela jest to, że Rosja już od dawna kupuje sobie europejskich polityków. Cele wydają się oczywiste dla każdego, kto choć trochę zna Rosję. Zdjęcie sankcji, rozwalenie europejskiej jedności oraz oczywiście uzależnienie energetyczne. Niemcy, choć oficjalnie potępiły agresję Rosji na Ukrainę, w sferze energetycznej realizują interesy Kremla. Mówię tu o zamknięciu elektrowni atomowych i zastępowaniu ich elektrowniami gazowymi. Nikomu chyba nie trzeba przypominać, że gaz, jaki zasila Europę, płynie do niej z Rosji przez Jamał oraz ukraiński rurociąg Przyjaźń. Nord Stream 2 z kolei jest rurociągiem, który w założeniach ma bezpośrednio transportować gaz z Rosji do Niemiec. I o ile Przyjaźń w kontekście geopolitycznym jest praktycznie jedynym realnym instrumentem wywierania nacisku na Zachód przez Ukrainę, by ta zmusiła go do interwencji w przypadku agresji Rosji, tak uruchomienie Nord Stream 2 jest działaniem typowo antyukraińskim, które zabiera Ukrainie jedyną realną szansę na zmuszenie Unii do pomocy. Niestety Niemcy nie zadowoliły się takim cichym sprzyjaniu Putinowi i kiedy agresja Rosji na Ukrainę stała się faktem, to blokowały wysyłkę broni na Ukrainę. A sami wyraźnie zadeklarowali, że nie będą wysyłali broni na Ukrainę, ponieważ jest to niezgodne z ich polityką. Owszem, uczciwie należy przyznać, że zdecydowali się wysłać Ukrainie hełmy, ale sam ten gest bardziej uważam za obraźliwy niż faktycznie pomocny. Rzecz jasna, takie mgliste i mało oczywiste sprzyjanie Rosji nie jest jedynym przejawem sprzyjania moskiewskiemu reżimowi. Skrajna prawica w Europie otwarcie przyklaskuje Putinowi, tutaj za przykład mógłbym przywołać chociaż Marine Le Pen, która bez owijania w bawełnę mówiła, że Ukraina należy do rosyjskiej strefy wpływu. Mówiła również, że chce wyprowadzić Francję z NATO, bo cytując, nie chcę, by Francja brała udział w nie swoich wojnach. Albo Salviniego, któremu Rosja sfinansowała kampanię wyborczą. Mogliby Państwo zapytać, dlaczego ci ludzie chcą trzymać z Rosją, a nie Europą? Jaki mają ku temu cel? Odpowiedź na to pytanie nasuwa niedawne spotkanie klubu Wałdańskiego w Rosji, gdzie Putin zaprezentował swój, cudzysłów, propozycję dla zachodniej prawicy. Przytoczę tu fragment. Fanatycy nowych podejść posuwają się tak daleko się posuwają, że chcą znieść same te pojęcia. Ci, którzy ryzykują twierdzenie, że istnieją mężczyźni i kobiety, a to jest przecież fakt biologiczny, podlegają niemal ostracyzmowi. Rodzic numer jeden i rodzic numer dwa. Rodzący rodzic zamiast matka. Zakaz używania wyrażenia mleko matki i zastąpienie go mlekiem ludzkim. Po to, żeby ludzie, którzy są niepewni własnej płci, nie czuli się urażeni. Powtarzam, to nic nowego. W latach 20. tak zwani sowieccy kultartragerzy,
co to jest w ogóle za słowo, nawiasem mówiąc. Dobra. Nosiciele kultury wynaleźli tak zwaną nową mowę, licząc na to, że tym sposobem stworzą nową świadomość i zmienią układ wartości. Jak już powiedziałem, tak narozrabiali, że do tej pory odbija nam się to czkawką. Okej. Okay. Zatem zachodnia skrajna prawica roi sobie, że gdy tylko Putin wcieli sobie Europę do swojej strefy wpływu, to będą mogli swoją spaczoną wersję konserwatyzmu uskuteczniać w swoim kraju. Polska z racji doświadczeń historycznych z Rosją ma do tych zapewnień słuszne negatywne podejście, bo to nie będzie tak, że taka Le Pen obwoła się dyktatorką Francji, a Rosja pomoże jej w pacyfikowaniu opozycji. Raczej patrząc przez polskie doświadczenie historyczne, Rosja ustanowi swoich mapetów w krajach jej podległych, a jakakolwiek samodzielność w rządzeniu będzie eliminowana poprzez wyrzucania z rządu niewygodnych polityków lub nawet polityczne morderstwa, tak jak to miało miejsce w PRL-u. Zresztą nie musimy się wcale aż tak cofać w przeszłość, by z dużą pewnością przewidzieć działania Rosji w krajach należących do jej strefy wpływu. Ruski mapet Janukowicz pokornie realizował dyspozycje w Moskwie i gdy Ukraina pokazała mu czerwoną kartkę i zdecydowała się na zmianę wektora politycznego, to Rosja rozpoczęła agresję. Najpierw Krym, a potem pełnoskalowa inwazja. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że mocno postępowy dyskurs europejski może u niektórych ludzi wywoływać sprzeciw. I tradycją europejskiej demokracji jest debata na temat kierunku Unii. Jednak szukając ruskiej alternatywy, państwa skazują się na dożywotny wasalizm wobec Moskwy i zamknięcie sobie drogi do jakichkolwiek zmian. Okej, wracając. Rosja przygotowała sobie teren przed atakiem. Uzależniona od rosyjskiego gazu Europa, w dodatku już i tak mocno podzielona, nie stwarza dla Rosji większego zagrożenia. Dlatego tak ważne jest, by teraz Europa stała razem, jak jeden mąż i jedna niewiasta, i postawiła Rosji twarde weto i największe sankcje w historii, tak by Putinowi szybciutko skończyły się pieniążki na wojowanie. Co mam na myśli? Po pierwsze, natychmiast zakręcić gazociągi. Nie brać od Rosji nawet metra sześciennego gazu. Ale jak to? Przecież gaz drożeje i będziemy musieli mocno zacisnąć pasa. No i chuj. Dopóki kacapy nie wyjdą z Ukrainy, dopóty drogi gaz i zaciskanie pasa, to żaden argument w dyskusji. Polska ma Baltic Pipe, więc Europa powinna się zjednoczyć i możliwie maksymalnie przyspieszyć otworzenie tego rurociągu. Owszem, gazu z tego rurociągu nie wystarczy dla całej Europy, ale na czas ruskiej inwazji będzie to tylko dodatek do zapasów. Powinna powstać ogólnoeuropejska komisja dystrybucji gazu, by solidarnie wspierać się zapasami podczas inwazji. Po drugie, natychmiast wyłączyć Rosję ze wszystkich systemów bankowych. Po trzecie, absolutne embargo na wszystkie towary z Rosji. I tutaj również my jako cywile możemy pomóc. Na ekranie wyświetla Wam się kod kreskowy towarów z Rosji. Jeśli takowy zobaczysz, to go nie kupuj. Weź go, idź do właściciela z pytaniem, czy długo jeszcze zamierza wspierać rosyjską inwazję na Ukrainę poprzez dostarczanie Putinowi pieniędzy. A jeśli to nie poskutkuje, zorganizuj protest przed sklepem. Po czwarte, Rosja ma wylecieć ze wszystkich, powtarzam, wszystkich organizacji międzynarodowych. Tu nawet nie ma dyskusji, ponieważ inwazją na Ukrainę pogwałciła prawo międzynarodowe, dlatego konsekwencje mają być bolesne. Po piąte, szybciutko Ukraina ma zostać przyjęta do Unii Europejskiej oraz NATO. Ty jako obywatel możesz pisać do polskich eurodeputowanych z pytaniem, kiedy w końcu Unia przyjmie Ukrainę, oraz wywierać na nich legalny polityczny nacisk, by jak lwy walczyli o to w europarlamencie. Oczywiście, musimy pamiętać o tym, że Putin to dosłownie reinkarnacja Stalina, więc nawet tak miażdżące sankcje mogą nie zrobić na nim żadnego wrażenia. Moim zdaniem, nawet gdyby Rosjanie jedli glinę i korę z drzew, to on miałby to serdecznie w dupie. Więc ostatecznie może wyjść na to, że Europa będzie musiała sformować wspólną armię i siłą wypierdolić Putina z Europy. Dobrze, pogadaliśmy o Europie. Ale co z Polską? Pomówiliśmy już o tym, że w Europie jest mnóstwo ruskiej agentury, która dąży do tego, żeby rozbić europejską jedność. No cóż, Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem.
Od wielu lat polskojęzyczna agentura Moskwy szerzy tu antyukraińską propagandę i dąży zarówno do ocieplenia wizerunku Armii Czerwonej oraz komunistycznej okupacji Polski, jak i również przyklaskuje wszelkim działaniom Rosji. Oczywiście, część promoskiewskich polityków robi to bardziej subtelnie, jak choćby posłowie lewicy, gdzie pod pozorem przypominania sobie pewnych faktów historycznych przepycha się rosyjską propagandę. Ale są też zupełnie jawni sojusznicy Moskwy, jak choćby posłowie Konfederacji, którzy przyklaskiwali pacyfikacji Majdanu na Ukrainie, sprzeciwiali się obecności wojsk NATO w Polsce, albo nawet jak Korwin, robili sobie przebieżkę po rosyjskiej telewizji propagandowej, by podkreślić swoją nienawiść do Ukrainy. Dobrze, ale idźmy po kolei, bo chciałbym obalić ruską propagandę bazując na materiałach. Zatem prezentuję Państwu pierwszy. Chociaż ostatnio skorzystaliście z mojej rady i pan premier Morawiecki poinformował, że jednak armia radziecka wyzwalała Polskę. Panie premierze, czyżby pan korzystał z leninowskiej zasady ucica, ucica, ucica i pan popatrzył na mnie? Szanowny panie pośle Niełku, mam dla pana małą poradę. Jeżeli chce się pan o czymś wypowiadać, to może lepiej najpierw sprawdzić, czy nie pierdoli pan głupot. Serio? Jest taki świetny wynalazek. Nazywa się wyszukiwarka internetowa. I ja sam z niej skorzystałem, by nieco poczytać o tym wyzwoleniu przez Armię Czerwoną. Historycy są dość jednomyślni, że owo wyzwolenie to nie była sielanka i o ile pierwsze ruskie oddziały jeszcze trzymały klasę, to następne zachowywały się jak zwierzęta. Konfiskowały żywność, nie bacząc, czy domownikom zostało wystarczająco dużo żywności, by przeżyć. Gwałcili na potęgę kobiety, a ludzie, którzy nieszczególnie lubili komunizm, zostali po prostu zamordowani i to z niesłychanym okrucieństwem. Jak to jest, panie Czarzasty? Przecież z pana taki lewicowiec. Tak pan walczy o prawa kobiet. A teraz pan gloryfikuje gwałcicieli i morderców z Armii Czerwonej? No ale czemu to się dziwić? Legitymacja PZPR zobowiązuje i widać, mimo upływu lat, czerwona mentalność siedzi panu głęboko w mózgu, niczym rak. Gdyby pan jednak chciał się troszkę doedukować, to może pan nawet użyć YouTube. Wie pan, tej samej platformy, na której zamieścił pan ten wysryw. Ma pan tu chociażby ten film. Trwa 12 minut, więc na spokojnie może pan go obejrzeć, pijąc kawkę i kontemplując lewicowe ideały. Serdecznie polecam. A cóż to za ciekawe postacie, który niedoszły pan prezydent Robert Biedroń uhonorował miejscem na swojej lodówce? Pewnie by przy robieniu sobie wegańskiego jedzonka no otulały go swoim troskliwym obliczem. Che Guevara? No z nim pan jako gej by się na pewno zaprzyjaźnił. Oczywiście ironizuję, bo ten komunistyczny zbrodniarz wysyłał osoby z mniejszości seksualnych do obozów pracy, które przez badaczy porównywane są z niemieckimi obozami koncentracyjnymi. 16 godzin katorżniczej pracy na plantacjach trzciny cukrowej. Ludzie tam masowo umierali. A drugi dżentelmen, to Mao Zedong, kolejny komunistyczny zbrodniarz. Tutaj mamy krótki film o tym jego mościu. Pekin, 1 października 1949 roku. W zakazanym mieście, cesarskim pałacu, Mao Zedong zostaje przywódcą najliczniejszego narodu świata. Panuje nad 600 milionami ludzi. Mao tworzy Chińską Republikę Ludową. Przez 30 lat jego totalitarny reżim wymorduje 50 milionów ludzi, stosując stalinowskie praktyki jak reforma rolna, która wywołuje głód i chłopskie bunty, a także represje i obozy pracy. Mao prowadził brutalną wojnę domową od lat 20. XX wieku. Wtedy był tylko zaszczutym marksistą. Uważa się, że okrucieństwem przewyższał nawet Stalina. Kluczem do jego władzy jest przemoc. Wymusza na swoich ludziach tak zwany pakt krwi. Wszyscy muszą brać udział w fizycznej eliminacji wrogów klasowych. Wszyscy muszą mieć krew na rękach. Mao mówi: zwłoki się przydają, użyźniają ziemię. Wie pan? Chyba jednak się cieszę, że jednak pan nie został prezydentem.
bo jeśli ma pan takich idoli, to strach pomyśleć, jak wyglądałaby Polska pana marzeń. A cóż to za wesoły osobnik o prymitywnej, agresywnej aparycji, ja mówiąc wprost. Co to za przygód w koszulce Marksa, który na zdjęciu drżeryja pod czerwonym sztandarem? A, to nasz wybitny polityk pan Zandberg! Okej, niektóre osoby słusznie mogą podnieść, że ocenianie po wyglądzie jest mylące i nie powinno się tego robić. Ale pan Zandberg z lewicy jest akurat wyjątkiem, który potwierdza regułę. Pan Adrian wsławił się swoim nieuctwem, chociażby w kwestii idei, którą ponoć reprezentuje. Mówię tu o socjaldemokracji, nazywanej też kapitalizmem ludowym, której sam jestem sympatykiem. Zandbi oczywiście jako wybitny polityk pomylił socjaldemokrację, czyli kapitalizm ludowy, z socjalizmem. Idąc za artykułem ze strony Racjonalista TV, lewica ma się za intelektualną i bliską potrzebą ludu. De facto nie jest ani jednym, ani drugim. Koszulka z Marksem to skandal. Pan Marks to ciekawy XIX-wieczny myśliciel, ojciec zachodnich socjaldemokratów, twierdzi Zandberg. Tymczasem Marks nawoływał do rewolucji, a socjaldemokratów z Lasallem na czele zwalczał całe życie. Nikogo tak nie zwalczał jak właśnie burżuazyjnych socjalistów ewolucyjnych, którzy faktycznie chcieli zrobić coś dla ludu, a nie wysyłać go na rzeź. Myląc socjalizm wojujący z socjaldemokratami, których bolszewicy mordowali, Zandberg pokazuje, że w najlepszym wypadku jest nieukiem, w najgorszym zaś kompletnym cynikiem, który sądzi, że może ludowi wmówić każdą ściemę. A to małe uzupełnienie ode mnie. Jeśli mielibyśmy maksymalnie uprościć rozróżnienie pomiędzy socjalizmem a socjaldemokracją, czyli kapitalizmem ludowym, to socjalizm opowiada się za zniesieniem prywatnej własności produkcji i społeczną kontrolą środków produkcji. Natomiast socjaldemokracja dąży do balansu pomiędzy gospodarką rynkową, czyli kapitalizmem, a demokratyzacją i sprawiedliwym podziałem bogactwa generowanym przez kapitalizm w społeczeństwie. Okej. I teraz jakiś sympatyk lewicy może powiedzieć coś takiego. Racjonalista TV? A co to za kolejna przybudówka PiS-u albo Platformy Obywatelskiej? Kolejny prawicowy portal, który klęka przed ryzykiem. No cóż, sympatycy lewicy, podobnie jak korwiniści, gdy wytyka im się głupotę, nieuctwo czy też popularyzowanie szkodliwych postaw, lubią stosować błędne koło w rozumowaniu. Lewica jest dobra, ponieważ walczy ze skrajnie prawicowym kapitalistycznym uciskiem. Więc dlaczego lewica jest dobra? Bo walczy ze skrajnym prawicowym kapitalistycznym uciskiem. Ergo, każdy, kto krytykuje lewicę, popiera skrajnie prawicowy kapitalistyczny ucisk. Ponieważ lewica jest dobra, ponieważ nie popiera skrajnie prawicowego kapitalistycznego ucisku. Okej, ale jak mówiłem, nie tylko sympatycy lewicy stosują tego typu błędne koło rozumowania. Bo u korwinistów wygląda to tak. Korwin jest dobry, ponieważ walczy z socjalizmem. Dlaczego Korwin jest dobry? Bo walczy z socjalizmem. Ergo, każdy, kto krytykuje Korwina, jest socjalistą, ponieważ Korwin jest dobry, bo walczy z socjalizmem. Ale dobrze, to nadal nie udowadnia, że źródło, na które się powołałem, nie jest ideologicznie wrogie wobec lewicy. No cóż, wystarczy szybki rzut okiem na kanał Racjonalista TV, by stwierdzić, że redaktorom tego kanału nie jest szczególnie blisko do kościoła, a nawet gdyby ktoś dalej wątpił w intencje tego kanału, to gośćmi kilku programów był Jerzy Urban. Natomiast jeden z redaktorów prowadzących ten kanał podczas wywiadu z Jerzym Urbanem wspominał, że onegdaj sam kiedyś pisywał w tygodniku Nie. Zaczepić obojga państwa w sprawie tej lewicowości, bo w czasach, kiedy ja pisywałem od czasu do czasu dla Nie, to był jednak jakiś problem. Ja toczyłem dyskusję na temat lewicowości z Przemkiem Ćwiklińskim, jednym z wielu zastępców redaktorów naczelnych, czy redaktora naczelnego. Dobra, ale przecież każdy z nas czasami bywa ignorantem, nawet wobec kwestii, którymi jest żywo zainteresowany. Więc nie można się tak czepiać Zandbiego, bo jedna pomyłka jeszcze nie świadczy o nieuctwie czy głupocie. Sam się z tym zgadzam. Aczkolwiek pan Zandberg udowodnił, że nie tylko nie wie, co właściwie reprezentuje w Sejmie, ale również ma dość niekonwencjonalne podejście do matematyki. Chodzi o to, żeśmy rozmawiali teraz o pana dochodach, tylko o zasadzie. Mi się wydaje, że uczciwa zasada jest taka, że ci, którzy zarabiają więcej, płacą proporcjonalnie wyższe stawki od swoich dochodów, bo to jest trochę nie fair, że na przykład wybitny redaktor, który zarabia spore pieniądze, płaciłby praktycznie tę samą stawkę, co pani, nie, która nie, w tym nie płaciłby tej samej stawki, bo gdyby na przykład
to zostanę teraz na chwilę Januszem Korwin-Mikkem. Okay. Gdyby na albo starą Platformą Obywatelską, która to proponowała, mm-hmm. gdyby na przykład wprowadzić podatek liniowy i niechże on będzie, żeby tam ci najmniejsi nie ucierpieli, na poziomie 17%, a nawet 16%. Wszyscy płacą tyle samo, no to 16%, jak pan doskonale wie, chociaż jest pan doktorem nauk humanistycznych, a nie matematycznych, 16% od 1000 zł to jest nieco mniej niż 16% od miliona. Dlatego właśnie. Innymi słowy, jak ja zarobię milion, prezesie, jakby co, to czekam, jak ja zarobię milion, to zapłacę 16% od miliona. Zapłacę wtedy 160 tysięcy. Jak ktoś zarobi 100 tysięcy, co i tak jest sporo, to zapłaci 10 razy mniej. Panie redaktorze, zapewne zwrócił pan uwagę, że użyłem słowa stawka. Stawka podatkowa, a nie tę samą kwotę podatku. Mhm. I nie jest przypadkiem, że w większości krajów europejskich mamy taką oto zasadę, że stawka podatkowa dla tych, którzy zarabiają duże pieniądze, jest wyższa niż dla tych, którzy zarabiają płacę minimalną. Ja nie... Dlaczego o tym mówię? Bo założenie firmy w Polsce i opodatkowanie jej liniowo powoduje, że w Polsce ci, którzy zarabiają 1-3 miliony złotych rocznie, płacą tę samą stawkę, co pani, która zarabia płacę minimalną, tego, na przykład sprzątają. To nie jest okej. Okay. Bardzo wielu z tych ludzi nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, tylko po prostu są prezesami firm, ale na kontraktach. I to jest bardzo moim zdaniem poważny kłopot, ale bo ludzie... o tym porozmawia z Włodzimierzem Czarzastym. Ale my rozmawiamy o systemie podatkowym i zobaczy pan efekty tego już w tej kadencji. Ja bardzo chciałbym zobaczyć, jak Włodzimierz Czarzasty zrzeka się znacznej części swoich dochodów, naprawdę. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Ja także. Żeby nie było, że tylko Czarzasty. Okej, okay, ale bo jeszcze jedną rzecz o tych podatkach. Ja no więc właśnie. O podatki. Proszę pana, no bo ja chciałem sprawdzić i pańską trwałość. Wie pan, Agnieszka Holland, Ania Rubik, celebryci, którzy was wspierają, ale także na przykład marszałek Senatu, pan profesor Grodzki. Pan im chce podnieść podatek, pan im chce de facto zaproponować, by płacili 75% stawkę podatkową. Tak? Panie redaktorze, tak czy nie? Niewątpliwie uważam, że osoby, które zarabiają więcej, powinny płacić wyższe podatki. 75%. Natomiast co do stawki, żeby była jasność, my nie jesteśmy dogmatykami. Ale pan to przecież, ale to jest z waszego programu, czy jeżeli pan właśnie z miłą chęcią zaktualizuje informacje. Otóż nam co do zasady chodzi o to, żeby podatki były progresywne. Co do zasady, chcemy, żeby podatki osób, które zarabiają więcej, były wyższe niż dziś. Ale natomiast... Czy Agnieszka Holland już wie, że od 42 tysięcy złotych miesięcznie wchodzi w próg 75%? Natomiast, jeśli pan pozwoli, po przecinku dodam... Ania Rubik? Progi podatkowe zależą od tego, jaki w danym roku jest przeciętny dochód. Więc progi, które akurat tu pan podał, to są progi bazujące na danych sprzed 2015 roku. Ale sekundę, czy co to zasady program, bo to jest jedyny dostępny na stronach internetowych? Nie, oj nie, zdecydowanie. Chłopaki, znaleźliście dane nieaktualne, ale pan się z proponuję wejść na stronę i kliknąć program. Pan się z tego nie wycofuje, ale ja się absolutnie nie wycofuję z tego. To w takim razie podatek 75%, jak nazwaliście, dla prezesów, obowiązywałby, gdybyście rządzili. I tak? Co do stawki, nie jestem dogmatykiem. Dobrze. No cóż, pomimo kilku uwag od redaktora Mazurka, pan Zandberg nadal nie był w stanie zrozumieć, że na podatku liniowym osoba zarabiająca więcej będzie płaciła więcej od osoby zarabiającej mniej. A gdy redaktor uprzejmie zwrócił mu uwagę, że stawka 75% od osób zarabiających powyżej 40 tysięcy złotych miesięcznie jest nieco z kosmosu, to zaczął bajdurzyć o tym, że nie jest dogmatykiem, jeśli chodzi o liczby. Wręcz dodałbym, że nie tylko nie jest dogmatykiem, ale nawet nie rozumie podstawowych zasad matematyki. I przez kilka minut kluczył, mówiąc, że on wcale nie mówi o konkretnych liczbach, ale o zasadzie. No cóż, widać, że przynajmniej jeśli chodzi o czystą politykę, to prawdziwy zawodowiec. Dobra, omówiliśmy pokrótce tuzów intelektualnych z lewicy, którzy pomimo wygłaszanych głupotek są dość ostrośni, jeśli chodzi o wyrażanie sympatii do Armii Czerwonej i rosyjskiej okupacji Polski. Teraz weźmiemy na ruszt prawdziwych tytanów rosyjskiej propagandy i otwartych polskojęzycznych sojuszników Moskwy. Mówię tu oczywiście o najbardziej egzotycznym konglomeracie skrajnej prawicy, czyli Konfederacji. Ostrzegam jednak, o ile lewicowcy byli
relatywnie dość subtelni i mniej jednoznaczni, tak Konfederacja jest brutalnie szczera, jeśli chodzi o sprzyjanie Putinowi oraz jego mapetom w zwasalizowanych przez Rosję krajach. Jak Polacy mogą wspierać Ukrainę, gdzie w Lwowie odbyło się fakielne szestwo 5 czerwca w pamięć Szuchiewicza, który no, настолько napił się polskiej krwi, że... Но как можно поддерживать страну, официальные лидеры которой называют своими национальными героями, душить или убить польского народа? И делать вид, что вы этого не видите. Но мы это все знаем, но у нас есть демократия, так управляют сумасшедшие. Да? И я, конечно, для меня Россия это альянс, это союзник против Украины. Ja chcę mieć niezależną Ukrainę, no ja bym chciał, żeby 4/5 wojsk ukraińskich było na wschodniej granicy z Rosji, a nie na granicy z Polski. Dobra. Wiem, że zaraz w komentarzach rzucą się na mnie korwiniści, że po pierwsze Korwin aktualnie nazywa Putina szaleńcem i absolutnie nie zgadza się z tym, co wyczynia na Ukrainie. Nawiasem mówiąc, nie jest to do końca prawda. A poza tym to stary wywiad i Korwin do czasu inwazji na Ukrainę nie miał prawa wiedzieć, że Rosja nie traktuje Polski jako sojusznika, a co więcej, że to nie Ukraina wysuwa pretensje terytorialne do Polski, ale sama Rosja wyraźnie mówi, że należy zakwestionować współczesne granice Rzeczpospolitej. Oczywiście wiem, że na słowo to można wierzyć rodzinie, a nie randomowi z neta. Dlatego proszę... Oto materiał z ruskiej tuby propagandowej, gdzie to, o czym wspominałem, jest wyraźnie wyartykułowane. Необходимо поставить, кроме экономических санкций, под сомнение официально легитимность западной границы Польши. Это лихо. Это лихо. Подождите. Этот договор, вот сейчас этот, то есть закон, он делается. Сейчас все в Варшаве схватились за сердце. Есть такие мнения. Выслушайте, пожалуйста. Не хватает за сердце, когда они славятся от памяти Черняховскому. Почему мы должны о их сердце заботиться больше, чем о наших ветеранах? Так вот. Они проводят этот снос памятников под прикрытием лозунга «Избавление от тоталитарного наследия». Западная граница Польши – это подарок Сталина. Они его объявляют тоталитарным правителем. Избавляйтесь так полностью. Запускаем акцию. Уважаешь деда? Помнишь деда? Не покупай польское. Пришел в магазин, посмотрел, где этот йогурт, где эта туалетная бумага, где это яблоко сделано. Польское? Положи обратно на полку, возьми другое. Лучше русское. Для того, чтобы никто, ни нас самих, ни наших детей не смог дурить зловредной чушью о причинах начала Второй мировой и о пропорциях вклада в победу разных государств. Государств и народов. Начал с себя президент Путин. Засел за исторические документы, чтобы еще раз уточнить детали и расставить акценты. Почему возбудилась прежде всего Польша? А потому что именно роли Польши в сотрудничестве с Гитлером Путин посвятил значительную часть времени в своем историческом экскурсе. Почему Польша? А потому что сегодня именно Польша активнее других двигает тезис о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой. А теперь то, что вызвало столь нервную реакцию польского МИДа уже на этой неделе. Про антисемитизм, что скреплял связи тогдашнего руководства Польши с Гитлером. Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польша в Германии прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, ну, в колонии. Представляете, 1938 год выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание, на уничтожение. На что посол в Польше ему ответил. А потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку. Когда я это услышал, пишет, я ему ответил. Фюреру он ответил, Гитлеру. Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Czy Korwin zdobył się na jakąkolwiek refleksję, słysząc chociażby słowa Putina, który dzieli się publicznie swoimi urojeniami na temat stawiania Hitlerowi pomniku przez władze polskie za jego obrzydliwy antysemityzm? Owszem... Korwin zdobył się na refleksję względem Putina i powiedział, że ten byłby świetnym prezydentem Polski. Tak, może przejdźmy dalej.
Bo w sumie czego moglibyśmy się spodziewać po człowieku, który sam o sobie powiedział, że jest opcją prorosyjską? A co więcej, że postawi Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu za psucie relacji z Rosją. Oczywiście kłócę, podobnie jak osoby wierzące, gdy im wytknie się głupotę ich wiary, zaczynają coś bredzić o interpretacji i że ich idol, nieważne czy to Jezus czy Korwin, wcale nie powiedział tego, co powiedział, bo to była przenośnia, metafora, że jak już mówiłem, trzeba to interpretować. Ktoś mógłby zapytać, ale dlaczego tak właściwie Korwin jest opcją prorosyjską? No, Korwin uważa, że prawica zawsze była prorosyjska, co zresztą wygłosił podczas audycji na kanale ściekowym w Realu 24, więc widocznie chce kultywować tą tradycję. Prorosyjskość jednak dla Polski raczej nie kończyła się dobrze i wystarczy przypomnieć sobie chociażby przykład Targowicy, gdy po konstytucji z 3 maja część szlachty niekoniecznie chciała jakichś zmian i zwróciła się do carycy Katarzyny II z prośbą o pomoc. Jak to się skończyło? Ano rozbiorami Polski, zniknięciem z mapy na ponad 120 lat. Tak to się właśnie kończy, kiedy tradycyjnie prorosyjska prawica obejmuje stery w państwie. Dobra, to tylko jedna teza, jeden przykład, a już jestem lewakiem i marksistą kulturowym. Chociaż prawaki, które posługują się określeniem marksista kulturowy, nawet nie wiedzą, że ma ono nazistowski rodowód i pierwotnie brzmiało bolszewizm kulturowy. No cóż, nie wymagajmy logiki od skrajnej prawicy, oni mają swój paróweczkowy kosmos, w którym na statku wolnego rynku zwiedzają kolejne galaktyki. Serio, nawet jeśli uznamy, że wszystko to, o czym mówi Korwin, było jakąś niedostępną dla tak zwanej głupiej większości logiką Korwina, tak zwanej przez niego oczywiście, to wystarczy posłuchać o tym, co on sam mówi o wieku zgody. Czy wiek zgody jest podwyższony, obniżony, czy być taki jak obecny? Jest zwolennikiem natury i powinien być taki, jakim jest naturalny, czyli wiek miesiączki, prawda? Tak jak było w Watykanie do niedawna. Bo to są bardzo różne. Są dziewczyny, które mają 12-13 lat, są całkowicie dojrzałe, a są dziewczyny, które mają 19 i jeszcze nie są dojrzałe. Także to nie może być tak, żeby państwo ustalało, jaki jest wiek dojrzałości seksualnej. To natura o tym decyduje. A naprawdę powinna decydować oczywiście matka, bo matka takie rzeczy wie. No, według niego wiek zgody u kobiety powinna wyznaczać pierwsza miesiączka, a gdy jeden z twitterowiczów zwrócił mu uwagę na to, że niektóre dziewczynki swoją pierwszą miesiączkę mają w wieku 8 lat, Korwin zaczął coś bełkotać o królowej Jadwidze i Watykanie. Dobra, nie będziemy się tym na razie zajmować, bo wszystkie głupoty Korwina wymagałyby nakręcenia kilku filmów w proporcji Gwiezdnych Wojen, a w tym filmie zajmujemy się konkretnym wycinkiem z nich, czyli prorosyjskością. Być może ktoś uzna, dobra, facet odlatuje, ale nawet on musiał mieć swoje granice. I w obliczu pierwszej rosyjskiej agresji na Ukrainę, nawet on zdobył się na refleksję. No, skomentował to. To prawda. Powiedział dokładnie, że, cytuję, aneksja Krymu była zupełnie naturalna, ponieważ Unia umiera, w przeciwieństwie do rozwijającej się Rosji, a USA dąży do wojny. To się zreflektował. No w sumie nie tylko, bo jak tak zwane zielone ludziki zaczęły okupować Donbas i region Ługański na Ukrainie, Korwin nazwał separatystów bohaterami porównywalnymi do powstańców śląskich. Przepraszam, troszkę mnie zawiesiło. Używając logiki Korwina, gdyby teraz Niemcy zaanektowali zachodnie tereny Polski, które przed wojną należały do nich, to również byliby bohaterami. Z drugiej strony, czego moglibyśmy się spodziewać po nieco głupawym dziadku z niezdrowym podejściem do wieku zgody, który nawet PRL uważał za niepodległe państwo i dla którego w PRL-u byliśmy znacznie bardziej suwerenni niż teraz jesteśmy w Unii Europejskiej.
układowi, gdzie odpowiadali za to Rosjanie, Amerykanie i Brytyjczycy, no to co, ta Polska, która była, zwłaszcza od 56 roku, ale i wcześniej ona była do 56 roku to była po prostu kolonia sowiecka i koniec. Znaczy, nie byliśmy oczywiście suwerennym krajem, nie byliśmy demokratycznym, ale po 56 roku, od okresu Gomułki, po 56 niepodległym państwem, oczywiście, niepodległym państwem byliśmy, z ograniczoną demokracją i tak dalej, więc to jest jakiś absurd, to co się dzisiaj, mając kolegę Piotrowicza, prokuratora stanu wojennego, prawda, który jest i odbywał kiedyś. Nie wierzę własnym uszom, pan mówi serio, panie prezesie, że po 56 roku uznaje pan Polskę jako niepodległy kraj? Polska była niepodległa w odróżnieniu od III Rzeczpospolitej, która od 1 grudnia 2009 już nie jest suwerennym państwem. Ustawy unijne mają pierwszeństwo przed polskimi dzisiaj, a po 56 roku ustawy sowieckie miały pierwszeństwo przed polskimi. Ale czy nie na Kremlu była pisana polska polityka gospodarcza, zagraniczna, także po 56 roku? Najlepszy dowód, że na przykład i Jugosłowianie, i Albańczycy, i Rumuni, i Czesi, i Węgrzy się z tego wyłamali. Węgrzy dostali za to w kości, ale się włamali, czyli byli suwerenni. Jugosławia była wyjątkowo suwerenna. Nie, suwerenność to jest zero-jedynkowe, albo nie. Ale dzisiaj nie ma państw suwerennych. Łatwiej się panowie porozumieją, niż myślałem. Tak, byliśmy zajebiście niezależni. Zanim ukazał się jakikolwiek film, jakakolwiek piosenka, musiała przejść przez urząd cenzorski. Władza w każdej chwili mogła złamać artyście jego karierę, jeśli tylko owy artysta nie przypadł jej do gustu. O okrucieństwie ZOMO i milicji można byłoby nakręcić całą epopeję filmową. Bo tak zwane ścieżki zdrowia, gdzie więzień dostawał srogi wpierdol, czymkolwiek to miał pod rękę, lub przesłuchania, z których no, nie każdy wracał żywy, no to średni wzór na wspaniałe i niepodległe państwo. Jednak gdyby ktoś, jakiś pewnie lewak, z niewiadomych przyczyn, chciał uciec, to granice były zamknięte. W samej filmografii powstało dość dużo zakamuflowanej krytyki tego ustroju. Przytoczę to jeden fragment. Dziadku, to ja jej powiedziałam, że wy żyjecie w idealnej zgodzie. Że w Polsce nie ma konfliktów. No i prawda. Och, że socjalizm to równość, a... Uwierzyła? Na razie się przygląda. Oczywiście w tym miejscu kłóce mogłyby zacząć awanturę, że przecież jakoś to przeszło przez cenzurę, więc Korwin ma rację i PRL był niepodległy. Ale tu znowu wpadamy w argumentację kołową, bo gdyby nie takie urywki filmowe z tamtego okresu, to kłódce z kolei by mówiły, że no, ludzie nie narzekali, więc było świetnie, a gdy się pojawiają, to mówią, że gdyby było tak strasznie, to cenzura by tego nie puściła. Szkoda dłużej tracić czasu na to. Jeżeli ktoś mimo wszystko dalej miał nadzieję, że chociaż inwazja na Ukrainę nieco opamiętała Korwina, to muszę niestety wyprowadzić go z błędu. Korwin jeszcze niedługo przed fizyczną napaścią na Ukrainę na swoim Twitterze upublicznił wpis, w którym oskarża prezydenta Ukrainy o spisek z Putinem, a trwającą od 2014 roku okupację Ukrainy nazywa mistyfikacją pomiędzy wierszami. Oczywiście Korwin również bełkotał o tym, że Łukaszenka to gwarant niepodległości Białorusi i przytoczę to w wideo z jego wypowiedzi. Dziękuję. Od 10 lat przekonuje w Polsce pan Zdrojewski świadkiem, że jedyną szansą na ocalenie niepodległości Białorusi jest utrzymanie u władzy jego ekscelencji Aleksandra Łukaszenki. Od 2 lat usiłuje o tym przekonać was. Czy sobie zdajecie sprawę, że gdybyście wprowadzili demokrację na Białorusi, to za 2 lata pan Putin i jego zielone ludziki by Białoruś sobie do siebie przyłączyły? Tylko Łukaszenka, który dba o swój stołek, jest gwarancją niepodległości tego państwa. Ale myślę, że na tym damy spokój dziadkowi z popalonymi stykami, który chodzi w samych gaciach po mieście i nie widzi w tym nic strasznego. Temat Łukaszenki obgadamy na podstawie wysrywów jednego z akolitów Korwina, czyli Jacusia Wilka. Jacuś na co dzień zajmuje się szczepionkami, ale spokojnie, nie jest żadnym lewackim wirusologiem z wykształceniem, tylko zwyczajnym, tępym prawakiem, który swoje tezy na temat szczepień formułuje używając chłopskiego rozumu i nietrafionych analogii.
Z wykształcenia jest patoprawnikiem, który czasami pisze foliarskie książki, jak choćby ta o prawnych kruczkach dla antyszczepionkowców. Jacuś nie za bardzo lubi praw człowieka, a tym bardziej demokracji. Więc gdy Białorusini zaczęli protestować i urządzili Majdan, bardzo się ucieszył, że nic z tego nie wyszło, a dyktator Łukaszenka brutalnie stłumił protesty. Oczywiście Jacuś, podobnie jak Korwin, uważa PRL za niepodległe państwo i wszelkich problemów współczesnej Polski dopatruje w naszym członkostwie w Unii Europejskiej. Wracając jednak do jednego z tweetów naszego korwinowskiego cyca, to bredził coś o tym, że demokraci i ludzie chcący życia w naprawdę wolnym społeczeństwie nie mają odwagi, w przeciwieństwie do ruskich mapetów pokroju Łukaszenki. Wojenny korabel. Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. По избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Минный остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться. Иначе по вам будет нанесен удар. Cóż, cycu, gdy okręt wojenny kacapów namierzył 13 ukraińskich strażników na Wyspie Węży, to oni będąc na jego celowniku i słysząc, że mając się poddać, kazali kacapom się pierdolić i nie oddali swoich ideałów nawet za cenę życia. Wiem, cycu, że ty podobnie jak Korwin pewnie spluwasz przed słowem empatia, ale ci ludzie wykazali się takim bohaterstwem i klasą, że ty, cycu, nie byłbyś godny nawet całować ziemi, po której chodzili. Generalnie Korwin i wilku to odpady demokracji, które psioczą na system, który daje im żreć i bratają się z wrogami Polski. Ale okej, bo miałem dementować brednie o Łukaszence. Więc Łukaszenka jest oskarżany o zbrodnie przeciwko ludzkości, tortury w białoruskich więzieniach, prześladowanie i morderstwo opozycjonistów. No cóż, to niemal codzienność dla Białorusinów. Oczywiście kłóca mogą w tym miejscu powiedzieć, że mniejsza tam z jakimś szacunkiem dla ludzkiej godności, bo najważniejsza jest gospodarka i że na Białorusi są niższe podatki niż w Polsce. Tylko że nawet gdybyśmy patrzyli wyłącznie na gospodarkę, to Białorusini zdecydowanie są bliżej Związku Radzieckiego niż wolnorynkowej utopii głoszonej przez akolitów Korwina. Przede wszystkim brakiem struktur rynkowych, wolnego rynku siły roboczej oraz przede wszystkim mamy tam regulowane ceny przez państwo. Występuje tam typowo socjalistyczna, tak zwana społeczna własność środków produkcji, których jedynym dystrybutorem jest państwo. Korwinowskie brednie o zakazie zadłużania na nic by się tam zdały, bo państwo ma to totalnie w dupie i wykazuje się populizmem gospodarczym jeszcze dalej idącym niż najbardziej radykalna w Polsce lewica. Polska dosłownie utrzymuje Białoruś, bo ta zupełnie gospodarczo jest nieporadna. I wiesz co, cycu? Wystarczyło mi zaledwie 10 minut używania wyszukiwarki internetowej, by znaleźć to wszystko. Dobra, z tobą to już skończyłem, bo na ciebie to szkoda poświęcać czasu. Dosłownie chwila na Bosaka. Bo coś tam kiedyś bredził o tym, że Polska chce być reprezentantem obcych interesów, pomagając Ukrainie. Typ z aparycją niezbyt kumatego dresa jest tak zaściankowy, że gdy tylko zobaczył Hindusa, prawie dostał z zawału i wzywał do debaty. Przepraszam. Niczym państwa nie zdziwię, jeśli powiem, że kandydując na prezydenta, pierwszym krajem, do którego chciał się udać, były Węgry. Prorosyjskie, antyukraińskie Węgry, które aktualnie chcą się trzymać jak najdalej od Ukrainy, by nie wchodzić w konflikt z Putinem, z którym Orban spotkał się chwilę po inwazji Rosji na Krym, by pod pozorem misji pokojowej załatwić sobie swoją neutralnością tańszy gaz. Oczywiście mówił wtedy, że sankcje nakładane przez Rosję nie mają sensu, bo przecież Unia traci na nich więcej niż Rosja. Co, delikatnie mówiąc, jest nieprawdą, a mówiąc wprost, to zwyczajne pierdolenie. Omawianie polskojęzycznej ruskiej agentury zakończymy na Braunie, bo nie chcę, by ten film był wielkości mojego brzucha. Braun to najlepszy przykład na to, że jeśli swój bełkot opakujesz w nieco bardziej wyszukany język, to nawet zdania całkowicie pozbawione sensu zaczynają brzmieć głęboko. Na poczekaniu podam państwu przykład. Deliberowałem nad głębokim wierzchnim marszem transcendentalnym i onirycznym ruchem cepa.
Co to znaczy? Nie wiem. To losowy zbitek kilku mądrzejszych słów, do których celowo dodałem paradoks. Bo najpierw mówię, że coś jest głębokie, a potem mówi, że jest na wierzchu. Tak wygląda większość wypowiedzi Brauna, gdy ktoś poddaje chociażby malutkiej analizie. Jednak głupota głupoć nie jest równa i o ile bajdurzenie o transcendentnym cepie raczej co najwyżej spowoduje poszerzenie domeny ludowej poetyki o rozważenie nad cepem, tak bajdurzenie na temat NATO i porównywanie obecności wojsk NATO na terenie polskim do okupacji przez Armię Czerwoną jest działaniem typowo antypolskim, cytując Brauna. Dezinformacja jest powszechna. Mamy do czynienia ze zmasowaną propagandą wojenną w ramach strategicznego zarządzania percepcją. Polakom wmawia się, że rozwiązanie wszystkich naszych problemów będzie sprowadzenie na terytorium RP obcych wojsk. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie chyba dobitnie pokazały każdemu, że jednak lepiej mieć wojska NATO na terenie swojego państwa, niż traktować je jak okupantów. Zresztą nie za bardzo dostrzegam analogię pomiędzy wojskami NATO a Armią Czerwoną, którą dostrzega Braun. Wojska NATO nie gwałcą kobiet, nie rabują domów, ani nikogo nie mordują za to, że ich nie lubi, czego chyba Braun jest koronnym przykładem, bo pomimo, że wygaduje o nich takie głupoty, jakoś włos mu z sarmackiego łba nie spadł. Prezydent Wołodymyr Zeleński o NATO powiedział tak. Musimy bronić się sami. Wszyscy się boją. My się niczego nie boimy. Mówiłem partnerom naszego kraju, że to ważny moment. Losy naszego kraju się ważą. Pytałem ich, czy są z nami? Odpowiadali, tak, jesteśmy z wami, ale nie jesteśmy gotowi was przyjąć do sojuszu. Pytałem 27 przywódców europejskich, czy są z nami. Pytałem, czy Ukraina będzie w NATO. Wszyscy się boją, nie odpowiadają, ale my się nie boimy. Nie boimy się niczego, oświadczył ukraiński prezydent. Dobra. A teraz wyobraźmy sobie, że marzenia polskojęzycznej rosyjskiej agentury się spełniły i nie jesteśmy ani w Unii, ani w NATO i Rosja może bez przeszkód zaatakować nas, bo podobnie jak Ukraina, jesteśmy sami na placu boju i możemy liczyć wyłącznie na siebie. Tak, właśnie takiego scenariusza chce dla nas antypolska konfederacja i wszyscy jej akolici. Aktualnie cała Europa jest w stanie wojny. Że internet jest regularnie przeczesywany przez ruską agenturę, by pozyskać informacje o sile bojowej krajów europejskich. To też, gdy aktualnie przebywasz w którymś z krajów europejskich, nie zamieszczaj zdjęć jednostek bojowych ani ich uzbrojenia, ponieważ ruska agentura cały czas przeczesuje internet i z takich zdjęć może pobrać metadane, które pozwolą jej na lokalizację tychże jednostek. Jaka jest konkluzja filmu? Ano taka, że propaganda jest pierwszym krokiem do wojny, bo to dzięki niej ludzie zrażają się do innych i za pośrednictwem jej siły ci inni potem muszą bronić się sami. Pamiętajcie, by w tych dniach próby okazywać wsparcie ludziom, którzy go potrzebują, szczególnie Ukraińcom. I pamiętajcie, by dbać o pokój, bo nawet gdy go na chwilę zabraknie, to serce rozdziera niesamowita tęsknota za nim. Zdrowia i pokoju wam życzę. Marek Janczar-Janczewski.